Reksio, Bolegilolek czy Baltazar Gąbka, wszystkie te postacie powstały tu w Bielsku Białej. I choć bajki z ich udziałem nie są już produkowane, to studio filmów rysunkowych wciąż działa. Właśnie przeszło gruntowny remont. Od weekendu będzie można zwiedzać nowoczesne Centrum Bajki i Animacji Oko. Jak wygląda w środku, sprawdzała Magda Sincewicz. Można wejść i pokolorować ten bajeczny świat na swój sposób. Ograniczeniem jest tu jedynie wyobraźnia. I to nie bajka, a rzeczywistość. To przede wszystkim przestrzeń, na której mamy nadzieję będzie dochodzić do wymiany emocji, doświadczeń między młodymi i tymi starszymi nieco pokoleniami, ponieważ na naszych gości czeka dwupiętrowa wystawa opowiadająca o historii studia filmów rysunkowych, o twórcach, którzy są ojcami naszych najbardziej popularnych bohaterów, a także, co chyba najważniejsze, o procesie powstawania klasycznej animacji rysunkowej. Wszystko zaczęło się od kreski. Pierwsza została postawiona jednak nie tu, a w eksperymentalnym studiu w Katowicach 77 lat temu. Potem przeniosło się ono do Wisły, by chwilę później na stałe zagościć w Bielsku Białej. Pamięta to jeden z ówczesnych twórców, który pełnił także funkcję dyrektora. Ja się nie tylko czuję historią, bo 47 lat przepracowałem, ale też i człowiekiem, który uratował własnym filmem to studio. Przed plajtą w 93 roku. Bo nie zawsze było wesoło. Jednak dzięki uporowi zarządzających i zaangażowaniu całego zespołu udało się ocalić to wyjątkowe miejsce. Jedyne tego typu państwowe studio w Polsce, które w swej długoletniej historii zrealizowało przeszło 1000 filmów, w 2015 roku przejęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja na tych bajkach, które zostały tutaj zrobione, wymyślone, narysowane się wychowałam. Mogę też Państwu powiedzieć, że to jest, mam nadzieję, nie ostatnia nasza inwestycja, nie ostatni nasz projekt w tym miejscu. Projekt, którego budowa rozpoczęła się w lutym 2022 roku. Pierwszym krokiem był demontaż części starego budynku. Z nowym gmachem połączyła go przewiązka. Całkowity koszt wraz z remontem siedziby wytwórni wyniósł około 41 milionów złotych. Centrum Bajki i Animacji będzie można zwiedzać od soboty 25 maja.